Dzień dobry. Tu Ania Pięta. Już od niedawna solo, a i słyszycie po raz kolejny kolejny odcinek Muda Tox i to jest Muda Tox 2.0. A dlaczego 2.0? Dlatego, że w tym czasie po pandemicznym i w tym czasie, kiedy cały świat się na chwilę zatrzymał, po tym czasie w zasadzie pomyślałam, że to jest taki moment na, na dobre rozwiązania, że to jest moment na to, żeby bardziej mówić o tym, co dobrego się dzieje, a nie tylko straszyć i nie tylko panikować i nie tylko bojkotować, ale też współpracować. No i myślę, że dla tych, którzy pierwszy raz słuchają MUDy, no to jest to podcast o zrównoważonym rozwoju, o, o zrównoważonym rozwoju również biznesów, o ekologii no i takim ogólnym ratowaniu świata. A dzisiejszy odcinek jest dedykowany bardzo specjalnej marce, można powiedzieć, która jest nierozerwalnie związana z Warszawą od wielu, wielu lat. A moi, moimi gośćmi są, w zasadzie gościnią jest Aleksandra Kurz-Welsopczu, kierownik komunikacji korporacyjnej ICSR w Wedlu, w takiej słodkiej marce, którą wszyscy na pewno rozpoznajecie, i Piotr Wierzbicki, warsawianista, czyli znawca Warszawy, tak? No, tak to można w najgólniejszym skrócie ująć. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Cieszę się bardzo, że się spotykamy w takim poszerzonym gronie, bo rzadko mam, chyba to drugi raz w historii młody, kiedy, mamy, kiedy mam dwójkę gości. No i cóż, w zasadzie trudno mi, wiecie co, nawet zdecydować, od czego zacząć. No bo jak sobie myślę Wedel, to oczywiście otwiera mi się cała wyobraźnia i wszystko to, co, to, co dobrego mi się kojarzy z Wedlem i, i z jedną z moich ulubionych czekolad. Ale nie będzie też tak łatwo i będą tutaj różne trudne pytania. Więc yy, ja bym chciała najpierw Ciebie, Olu, zapytać. Yy, bo wiemy dobrze, że Wedel jest bardzo tak lokalnie warszawsko umiejscowiony i też w związku z tym wiemy, że. Że wasza strategia zrównoważonego rozwoju jest z tym związana, między innymi, że wzięliście sobie na tapetę trzy takie dosyć duże kroki z tych celów zrównoważonego rozwoju. To jest innowacja, to są ludzie i to jest środowisko. I to jest jakby taki wstęp do, do tego, co chciałam Cię zapytać, ale jako, że jestem mistrzynią zadawania, zadawania bardzo złożonych pytań, to też dodatkowo chciałabym Cię zapytać, jakie są takie trzy najważniejsze rzeczy, które byś mogła wymienić dzisiaj w, tej, w tym Waszym podejściu i do środowiska, i do ludzi, i do tej lokalności, o której mówiłam? Ja myślę, że przede wszystkim Wedlu, zarówno pod kątem CSR-u, jak i w ogóle w zarządzaniu całą organizacją, no w, cał w centrum jest człowiek. I myślę, że nasza strategia społecznej odpowiedzialności i tego podejścia to jest właśnie o człowieku. Zarówno przez pryzmat pracownika i tego, w jaki sposób dedykowana jest chociażby oferta benefitów, czy też w jaki sposób pracujemy. Po drugie, to jak funkcjonuje właśnie społeczność lokalna i tutaj ci wszyscy ludzie, którzy są wokół nas, którzy są na Pradze i którzy jednocześnie zarówno są w Polsce, ale też na całym świecie. Co jednocześnie przekłada się w to, w jaki sposób myślimy o środowisku. Więc te filary, które wymieniłaś, no one tak naprawdę adresują wszystko to, w jaki sposób tego człowieka w centrum wedlowskiego wszechświata postrzegamy. Hmm. No dobra, to ja będę dalej drążyć, bo szczerze mówiąc, to ile dzisiaj Wedel w ogóle zatrudnia, zatrudnia osób? I, i, I jeszcze wracając do tej lokalności, bo nie wiedziałam tego, ale Wedel tak naprawdę większość swoich produktów, swoich słodkości produkuje właśnie w fabryce w Warszawie przy Parku Skaryszewskim. Tak, nasza fabryka jest umiejscowiona przy Parku Skaryszewskim od 1931 roku. Zatrudnialiśmy w różnych okresach różną ilość pracowników. Na ten moment jest to 1300 osób. I rzeczywiście. Produkcja w dużej mierze jest wyłącznie w Warszawie, właśnie na tej, w tej fabryce, więc i kultowy torcik wedlowski ręcznie dekorowany, i tabliczki, i pawełek z ponad 30-letnią historią. Wszystkie te produkty właśnie w Warszawie powstają i docelowo w świat wyruszają właśnie z tego miejsca. To bardzo ciekawe, ale Yy, to nie jest wszystko, co robicie lokalnie, jest tego dużo więcej. W sensie mówię jedno, to jest o produkcji, ale dwa w ogóle jak Wedel lokalnie działa też na rzecz społeczności, jeżeli mogłabyś o tym trochę więcej opowiedzieć, bo to było dla mnie naprawdę dosyć yy, nawet nie wiem, czy szokujące, bo myślę, że to nie jest dobre słowo, ale jak się zaczęłam w, tym, w to wczytywać, i zaczęłam się w ogóle więcej yy, więcej zastanawiać nad tym, jak ten odcinek ugryźć i o co cię zapytać, to zaczęłam odkrywać rzeczywiście dużo takich. Yy, ciekawych warstw związanych i z tymi krokami zrównoważonego rozwoju i w ogóle z Waszą odpowiedzialnością biznesową? Najwięcej aktywności mamy skierowanych do najbliższej okolicy i tutaj zarówno Praga, no głównie Praga Południe, więc pierwszym takim dużym stowarzyszeniem, z którym współpracujemy jest Serduszko dla Dzieci, to są lokalne świetlice środowisko, środowiskowe i z nimi tak naprawdę ta współpraca trwa już niemal 20 lat. Są to przeróżne działania poprzez zaangażowanie i środowiskowe, i jakieś remonty tych, tych świetlic, i działania typowo dla dzieciaków. E, takim naj, naszym najnowszym wspólnym projektem to jest folwark Waver z kolei trochę już w innej lokalizacji. To jest taka miejska farma edukacyjna, gdzie są kiszonki, ule, e, i to jest też jakaś taka dla nas wspólna ścieżka, o której chętnie opowiem jeszcze w dalszej części naszej rozmowy dzisiaj. To się dzieje na Pradze, jak również uczestniczymy aktywnie w, w, w wielu kulturalnych wydarzeniach i na Kamionku i w Parku Skaryszewskim i współpracujemy właśnie z różnymi mniejszymi stowarzyszeniami i fundacjami w tej okolicy. Hmm. No dobra, a... W takim razie, a propos tych lokalnych działań, i Ty już wspomniałaś o farmie, to ja muszę nawiązać teraz trochę przeskoczyć. Yy, jeszcze nie będę tutaj yy, pana Piotra męczyć. Zapytam cię o te pszczoły, bo yy, dzisiaj nawet specjalnie zapytałam na Instagramie, jakim organizacjom ratującym pszczoły pomóc, bo chciałabym, żeby część yy, przychodu z tego odcinka właśnie poszła na, na, na organizacje, które adoptują, adoptują i pomagają pszczoły, więc deklaruję się i tak. Będzie. Ym, ale jak to jest? Skąd ten pomysł? I od kiedy Wedel ma swoje pszczoły? No i co z tym miodem potem się dzieje? Jesteśmy bardzo dumni w ogóle z tego projektu pszczelego, bo po pierwsze, jest to właśnie projekt, który powstał we współpracy z Towarzyszeniem Serduszko dla Dzieci w 2017 roku. Właśnie z ich inicjatywy, który został od razu u nas super przyjęty. Ule mamy na dachu, jest ich 10 i zamieszkuje ich ponad pół miliona pszczół. W jednym jest ponad 90 tysięcy i to jest taka, taki bastion pszczeli. E, opiekują się nim e, podopieczni tego stowarzyszenia. To są młodzi ludzie, którzy jednocześnie uczą się po pierwsze takiej wrażliwości na środowisko, ale jednocześnie uczą się również przedsiębiorczości, bo zbierając ten miód, potem sprzedają go w różnych miejscach. No i między innymi sprzedają go właśnie we wspomnianej farmie Wawer, ale też na różnych takich lokalnych wydarzeniach. Jednocześnie my staramy się również ten potencjał wykorzystywać wewnętrznie i już od kilku lat organizujemy takie akcje edukacyjne właśnie o bioróżnorodności, o pszczelarstwie dla naszych pracowników. I zorganizowaliśmy w zeszłym roku taki świąteczny kiermasz, na której te miody również były sprzedawane. No i wszyscy stwierdzą, że w ogóle miód plus czekolada, no to już słodziej być nie może, <laughs> więc bardzo jesteśmy szczęśliwi, że udało się ten projekt, bo okazuje się, że to jest w ogóle trend, który w miastach bardzo się rozwija coraz większej ilości takich właśnie niezagospodarowanych dotychczas przestrzeni pojawiają się ule. No i to jest świetne, że to właśnie w tym kierunku idzie. I okazuje się, że miód, który jest z miasta, jest o wiele czystszy niż ten ze wsi, no bo tam nie ma tych wszystkich oprysków. W dodatku jest on też taki bardziej multisensoryczny, bo właśnie różna roślinność porasta te miasta. No a smog i wszystkie zanieczyszczenia są filtrowane w tym procesie powstawania, no i dzięki temu jest on po prostu czysty. No właśnie, to też był kiedyś dla mnie szok, że miód z miasta jest lepszy niż miód ze wsi, bo nie jest oparty o tą monokulturę rzepakową, powiedzmy, tylko te biedne pszczoły po prostu przebywają jakieś setki kilometrów, żeby to pozbierać z najróżniejszych, najróżniejszych roślin. To jest w ogóle niesamowite, bo przed naszym spotkaniem postanowiłam sobie przypomnieć niektóre dane dotyczące pszczół. I słuchajcie, przeczytałam, że przez to, że one dostarczają nam dzięki swojemu zapylaniu około 4 tysięcy warzyw i owoców, gatunków, 4 tysięcy gatunków warzyw i owoców, to w związku, z czym, w związku z tym ekonomiści wycenili, że wartość pracy pszczół jest, jest tam chyba rocznie warta 235 miliardów dolarów, czy, czy to w ogóle jakieś kosmiczne są sumy. A takie małe stworzenia, których zupełnie nie doceniamy, które rzeczywiście są zagrożone. Tak, jedno to przez pestycydy, a dwa przez zanieczyszczenia. Jeszcze tam jakieś fale chyba ultramagnetyczne, czy przepraszam, jeżeli tutaj coś pokręciłam, ale rzeczywiście jest, jest sporo tych czynników, które im utrudniają pracę, nie? Niesamowicie pracowite, pracowite stworzenia. Naprawdę bardzo to było ciekawe dla mnie. No ale z tym miodem, poza tym, że pracownicy mogą go kupić, to jeszcze macie jakieś plany, żeby to może rozwinąć, może większą pasiekę zrobić, może na farmie tej na Wawrze, żeby było więcej i być może dodawać ten miod do niektórych słodyczy. Tak, na farmie Wawer powstało już kilka uli, więc sama miałam możliwość przebrania się w ten cały pszczeli strój i obserwować życie tych owadów, co było naprawdę świetnym przeżyciem. Więc to jest jeden z tych kierunków. Próbowaliśmy również połączyć tą miód z czekoladą, no ale ze względu na wszystkie kwestie jakościowe, licencyjne i wiele, wiele takich innych formalnych no na ten moment ten miód pozostaje wyłącznie w takiej małej manufakturce i wy korzystujemy go wewnętrznie i właśnie lokalnie. Jaki to z rodzaj miodu, bo tych miodów jest pewnie mnóstwo, wielokwiatowy czy wielokwiatowy, okay. tak. Super. No cóż, ciekawe, jak już, jak już się otworzycie po tych wszystkich lockdownach, to mam nadzieję, że będę mogła to zobaczyć. Zapraszam. Ale przejdźmy do tego, o czym również nie wiedziałam i to jest kolejne dla mnie, kolejne odkrycie tego yy, wedla w, w, w tym, przed tym naszym spotkaniem, a propos wedla, że wy jesteście oparci yy, całkowicie odnawialne źródła energii. Możesz o tym więcej powiedzieć? Skąd, skąd pobiera fabryka energię? Tak, od pierwszego kwartału tego roku przeszliśmy w całej fabryce, w całej naszej siedzibie na energię z odnawialnych źródeł. Jest to energia wiatrowa i w ramach takiego kontraktu z firmą Tauron właśnie będziemy korzystać z tego rodzaju energii przez najbliższe trzy lata. Super i całkowicie już jesteście oparci o wiatr. Tak wspaniale. W ogóle to jest dla mnie kolejna jakoś taka, wiesz, duża, duża wiadomość. W do... ramach też inwestycji, jeszcze tylko dodam, które wokół fabryki powstają, planujemy również panele fotowoltaiczne, no ale jest to jeszcze na razie w fazie planów, rozwoju, ale no, docelowo widzimy, że tej energii jakby w świecie jest dużo i dlaczego by z niej nie skorzystać. Absolutnie tak i, i jest nieskończona. Ehm, a nie tak jak wiemy nasze polskie czarne zło, o to, które jednak no, właśnie, się, właśnie się kończy niebawem, chociaż niektórzy w to nie wierzą, ale yy, idąc jeszcze dalej troszkę yy, za tym wątkiem i tutaj i odnawialnych źródeł energii, yy, to co jest ciekawe, to to, że rzeczywiście ta ta wasza odpowiedzialność wydaje mi się być dosyć całościowa i wzięta bardzo serio, ale muszę zapytać o coś, co elektryzuje każdego wielbiciela i wielbicielkę czekolady. Elektryzuje umysł każdego wielbiciela i wielbicielki czekolady, łącznie z, z moim, ponieważ miałam taki czas, kiedy absolutnie bojkotowałam wszystkie słodycze, które zawierają olej palmowy. Dzisiaj szukam takich, które miałyby oznaczenia, że to jest. Yy, Zrównoważony olej palmowy, jeżeli już, bo on jest prawie wszędzie. I Wedel jest w takiej koalicji na rzecz zrównoważonego oleju palmowego, które chyba powołało WWF, tak? Tak, dokładnie. Myślę, że nasze całe polskie społeczeństwo powinno przebyć właśnie tę drogę, czyli od takiego zrozumienia, jaka jest różnica między olejem palmowym w samym w sobie, a tym zrównoważonym. I taki jest też cel między innymi istnienia tej koalicji, o której wspomniałaś, czyli nie bojkotujmy, a certyfikujmy. Takie hasło przyświeca właśnie działają tej koalicji i mówi ono o tym, że ten olej nie jest taki zły, jak go malują, bo tak naprawdę dużo powstało mitów, legend wokół tego surowca. I jakbyśmy musieli na przykład zastąpić go rzepakiem, to tego rzepaku trzeba byłoby zasadzić cztery razy tyle. Więc tutaj widzimy, że zarówno ucierpiałaby ta bioróżnorodność, kolejne gatunki zwierząt i kolejne pewnie obszary świata również byłyby jakoś obciążone tym. Więc tutaj drogą, rozwiązaniem tego problemu czy wyzwania społecznego i środowiskowego no jest właśnie certyfikacja, czyli pozyskiwanie go z takich miejsc, w których rzeczywiście odbywa się to z poszanowaniem przyrody, tych społeczności i w takich warunkach, które, no, których po prostu byśmy oczekiwali od takiego surowca. A powiedz Olu jeszcze o innych różnicach, bo to jest dla mnie też ciekawe, że ten palmowy olej jest po prostu jakoś tam o wiele bardziej wydajny niż inne roślinne oleje, prawda? I dlatego on jest tak szeroko używany, nie tylko w przemyśle spożywczym. Tak, no właśnie on jest cztery razy bardziej wydajny niż te inne oleiste, takie, takie jak rzepak czy olej słonecznikowy. No i też on jest nośnikiem smaku, więc automatycznie te Wszystkie nadzienia, one po prostu mają też lepszą konsystencję, no lepsze są właściwości. No i ze słodyczami, z czekoladą gra idealnie. Także tutaj wszelkie zamienniki wiązałyby się z tym, że trzeba byłoby zastąpić ten olej po prostu innymi, no ze szkodą dla środowiska. Więc też takie działania WWF-u i tej koalicji, które mają na celu właśnie edukowanie konsumenta, mają na celu jakieś raporty, sprawdzanie tego, jaki to ma wpływ na środowisko, że na przykład przy takiej zmianie również wzrosłoby Emisja CO2 do środowiska. No to wszystko pokazuje, że to jest na razie, być może ktoś wymyśli kiedyś jeszcze lepszą, ale jest to na razie naj, najbardziej słuszna, słuszny kierunek. Hmm. A ile jeszcze firm należy do tej koalicji? Jest, jesteście takim trochę tutaj może liderem też tego rynku, który, który nie wiem, czy są jeszcze, no bo zawsze jest tak, że ktoś, ten pionier musi iść jako pierwszy e, i później, e, później później dołączają inni, jest, jest więcej organizacji w tym, no bo to wtedy ma największy sens. Tak, teraz jest tam około kilkanaście organizacji, zarówno producenci spożywczy, również dołączają stopniowo kosmetyczni, są również sieci handlowe, bo to to sieci handlowe bardzo intensywnie działają również na rzecz tej certyfikacji, no ale też takie ciała naukowe i doradcze, które właśnie tą taką sferę edukacyjną pozwalają nam tam rozwijać. No i wszyscy dochodzą do takiego właśnie momentu, że. Jest taka duża presja konsumencka. My chcemy stanąć jej naprzeciw, ale właśnie bez tej edukacji nie jesteśmy w stanie zupełnie zmierzać w tą samą stronę. No i my nie jesteśmy na pewno pionierem, bo większość tych organizacji, które są w koalicji, już ten certyfikat ma, ma go od kilku lat, dlatego że są to marki globalne. I na zachodzie, w Europie ta świadomość konsumencka jest zdecydowanie większa, więc w Polsce tak naprawdę my się tego wszystkiego dopiero uczymy. No i my, jako marka polska, lokalna, tak naprawdę musimy trochę jeszcze tej, tej drogi przebyć, ale jednocześnie możemy też być taką inspiracją dla innych. No i takiej roli my się widzimy takiej, która gdzieś tam jest w trakcie, ale jeszcze no, może inspirować po prostu kolejne organizacje do tego. Hmm. No to dobra, to tutaj w takim razie zahaczę o tą Warszawę i, i Wedla, i a propos tego, co powiedziała Ola. I tego bycia w pewnym sensie, może nie tyle pionierem, ale jakimś liderem. Jak to się ma do historii w ogóle Wedla? Jak to się ma do historii rodziny, rodziny Wedel na mapie warszawskiej? No bo to chyba nie jest nowość, że Wedel jednak yy, no, przed do przodu i, i, i wymyśla jakieś nowe rzeczy, które. Yy, do których może gdzieś tam dopiero inni do, dojdą i dobiegną. Więc rodzina Wedel pokazywała już wcześniej, że jednak ma, ma duży wpływ i, i zmienia tą świadomość i kształtowała również to miasto bardzo. Możesz o tym nam e, trochę więcej powiedzieć? No tak, to jest. Sprawa ewidentna, to znaczy faktycznie ta rodzina, czyli o, o, o rodzinie mówimy, znaczy o tych trzech, deka, trzech pokoleniach wedlów, tak? Czyli trzech wedlach de facto, którzy te firmy prowadzili, właściwie stali na jej czele. Tu w ogóle bardzo ciekawie się jest Plata, to co ona mówiła o tym miodzie z tą historią, bo przecież pierwszy zakład Wedla był właśnie założony na ulicy Miodowej, tak? która nie przypadkowo ma tę nazwę, bo dokładnie po prostu tam właśnie wcześniej, jeszcze zanim w ogóle Wedlowie się pojawili w Polsce wiele, wiele wieków wcześniej, po prostu byli miodownicy, tak? no, czyli producenci pierników. Ta tradycja zresztą tam na tej ulicy się utrzymała dosyć długo, bo przecież oprócz Wedla zakład miał również jego największy konkurent, czyli Fuks właśnie na, na, na niedowej. Więc tak się to ciekawie z, zazębiło ze współczesnością, natomiast e, faktycznie e, była taka opinia już od samego początku, od tego momentu, kiedy, a trzeba przypomnieć, że przecież mamy, w przyszłym roku będziemy obchodzić 170. rocznicę założenia firmy, bo to właśnie w 1851 roku, po sześciu latach działalności w Warszawie Karol Wedel, przyjechał po prostu jako fachowiec, z, z Niemiec sprowadzony tutaj przez innego cukiernika, pracował u niego, ale no, że tak powiem, wybił się na niepodległość, tak, założył własny e, zakład. E, I jako taki stał się bardzo znany. Faktycznie było tych cukierników już wówczas sporo. Między innymi bardzo znanym cukiernikiem był jego szwagier Robert Wisnowski. Natomiast no Wedel znalazł się szybko w czołówce dzięki wysokiej jakości swoich produktów. Te linie oczywiście też kontynuował Emil Wedel. Już nie mówiąc o tej olbrzymiej jego zasłudze, czyli w pisaniu logo firmy, prawda e no to jest jego podpis, tak? To jest jego podpis. I to jest coś, co on ja uważam w ogóle wniósł nie jako w ogóle do całej kultury takiej warszawskiej, tak, ale w ogóle w ogóle polskiej, no, bo to jest jedna, taka bardzo rozpoznawalny, bardzo rozpoznawalny znak ten jego, ten jego podpis. To jest jakby no, mówiąc górnolotnie własność całego narodu, obecnie i coś w tym jest. Bo wszyscy właściwie, no, wszyscy. Którzy mieli do czynienia ze słodyczami przez te wszystkie pokolenia, kojarzą, co to jest. kultowa marka, kultowe logo. Dokładnie. No i <laughs> oczywiście, jeśli chodzi o, o, o to, co mówiłaś o tym byciu do przodu, no to przede wszystkim ten ostatni Wedel, czyli Jan Wedel, który, o którym wiemy najwięcej, bo to już są takie czasy, których no, ja osobiście znałem wielu ludzi, którzy po prostu byli w, żyli w okresie międzywojennym i kojarzyli, może nie znali osobiście Jana Wedla, ale po prostu do, kojarzyli te firmę z okresu działalności, kiedy on nią zarządzał. To faktycznie e, to był człowiek myślący bardzo nowocześnie, tak, bo tak nawet e, jeden z warszawianistów e, zmarły niestety w latach 90. on Jerzy Kazprzycki użył takiego sformułowania, właśnie, że on myślał tak po amerykańsku, tak, że na przykład Fuchs był taki bardziej tradycyjny, się zawsze zastanawiał, co na ten rynek, a, a Wedel po prostu z, tryskał tymi po pomysłami, tak? Po prostu był e, naprawdę taki hej do przodu, mówiąc, językiem młodzieżowym. Generalnie, no i tak to rzeczywiście wyglądało. Każdy, każdy z, czy Karol Wedel, czy Emil Wedel, Jan Wedel, oni, no każdy miał tam jakiś inny charakter, prawda? Natomiast takim najbardziej progresywnym niewątpliwie był ten ostatni Wedel właśnie. No to co ten ostatni Wedel zrobił dla Warszawy? Przede wszystkim e, sam ten, e, to, to, że w ogóle fabryka e, działa w tym samym miejscu, tak jak sobie to Jan Wedel wymyślił, prawda? Czyli wtedy, kiedy on przeniósł, e, to w ogóle też no, następna ciekawa sprawa, to co Ola powiedziała o zatrudnieniu. 1300 osób to jest e, to samo zatrudnienie było przed, tuż przed II wojną światową, pod koniec lat 30. To, było, to, też, też, oczywiście to były inne warunki, tak? No nie było jeszcze aż mimo, że, że Jan Wedel sprowadził tam mnóstwo nowoczesnych maszyn i to nawet takich, które. E, uh Były tak, że to już w tamtych czasach, że to po prostu jedna maszyna pakowała, tak, wykonywała cztery czynności, czyli tam po prostu zawijała, obwijała i tak dalej. I to było wielkie wow. Jak na tamte czasy, to oczywiście mechanizacja nie była po prostu nie do tego stopnia, więc ta praca wyglądała trochę inaczej, ale to tak ciekawie, właśnie, że, że była ta sama liczba pracowników. O rozwoju tej firmy świadczy to, że w momencie, kiedy jeszcze działał zakład na szpitalnej, w 1928 roku, z tego co pamiętam, to były takie dane, że tam pracowało 200 osób. I i e, także 200 osób, a po 10 latach było 1300 prawda, w tej nowej, e, nowej fabryce, która to, to było po prostu, to było niebo, a ziemia w porównaniu z tym, co było poprzednio. Czyli ten zakład na szpitalnej, mimo że teraz, jak idziemy sobie ulicą, tam, przychodzimy z placu powstańców Warszawy, czy idziemy ulicą Górskiego czy Szpitalną i widzimy tą wspaniałą, piękną kamienicę, no musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Wedel działał tam, zanim w ogóle ta kamienica powstała. Bo już od, ta działka prawdopodobnie została kupiona już w 1869 roku i najpierw po prostu tam stanęła skromna skromne. Z zabudowania w głębi działki, gdzie ta fabryka działała po prostu jako fabryka. Natomiast sama kamienica powstała w 1893 roku. Zasłoniła ten, to całe zaplecze, ale po prostu produkcja trwała właśnie na tym zapleczu, tak. E, ponieważ to było już, e, no to tam było ciasno, tak? Tam było ciasno i to nawet po prostu mi się wydaje, że sam Jan Wedel <laughs> musiał takie uczucie po prostu klaustrofobiczne, które zupełnie nie przystawało do jego mentalności, właśnie takiej rozwojowej, więc. E, to, to wszystko, kiedy, kiedy po prostu on zrealizował ten swój pomysł przeniesienia fabryki właśnie na Zamojskiego, wybudowania tam nowoczesnego naprawdę zakładu yy, i to wszystko tak wybuchło wtedy. No po prostu w, nie tylko właśnie, jeśli chodzi o samą produkcję, ale te wszystkie udogodnienia socjalne, prawda? Już sam zakład, no jak nawet stoimy na, na Zamojskiego i widzimy te, te zabudowania fabryczne, tam są, to jest wszystko takie właśnie modernistyczne, duże okna, tak? Yy, dużo powietrza. Było nie, po prostu nie miało porównania z tym. Z, tym, z tą oficyną tam na szpitalnej, która po prostu była no taka no dosyć powiedzmy, nie, nie było tak, tak, tak. Komfortowo, tak. Natomiast tutaj był ogromny rozwój. A to jeszcze trzeba podkreślić jedną rzecz, że on to wszystko zrealizował w trakcie wielkiego kryzysu. To było po prostu tam wszyscy się, jego, że tak powiem, biznesmeniów wcześniej, koledzy, którzy się zwijali w tym czasie, prawda, i tylko pilnowali, żeby, żeby nie upaść i ograniczali tę swoją działalność. pokali w głowę w ogóle, że po prostu facet zwariował, prawda, gdzie, gdzie pakuje ogromne pieniądze po prostu w wybudowanie nowej fabryki. No, ale okazało się, że on właśnie na tym wygrał. Tak. Czyli po, po, potem już ten kryzys zaczął dogasać, dogasać, było coraz lepiej, i to właśnie Wedel wyszedł na tym najlepiej znalazł się na szczycie. Hmm. Ale nie tylko, nie tylko fabryka, ale też a propos tego, co mówiliśmy o pracownikach i to, co kiedyś robił Wedel brzmi, jak nie wiem, może trochę historia baty, albo dzisiejszej Patagonii, wiecie, że po prostu to było tak mocno pozytywistyczne i bardzo takie opiekuńcze podejście do pracowników. No bo to, że na terenie zakładu był i żłobek, i przedszkole, i fryzjer, i dentysta. No to, no to naprawdę brzmi jak na tamte czasy, dosyć kosmicznie. Tak jak mówisz, że z jednej strony jedni się zwijali, a on po prostu jeszcze bardziej postanowił otoczyć pracowników opieką. I ja muszę powiedzieć, że znowu, jak czytałam trochę o tej historii wedla, to otwierałam coraz szerzej oczy, bo nie miałam o tym zielonego pojęcia, aż o takim, wiesz, wizjonerstwie w tym, w tym kierunku, gdzie, gdzie wtedy tak naprawdę, prawdopodobnie każdy chciał, Chciałby mieć jakąkolwiek pracę, a tutaj, a tutaj właśnie zupełnie odwrotnie. Tak, to znaczy ta praca u wedla była bardzo ceniona, to fakt yy, raz Przede wszystkim po prostu tam się zarabiało. tak, To znaczy rzeczywiście, jeżeli ktoś się przykładał do tej pracy, no to będę stosował rzeczywiście ten system podwyżek, bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, po prostu pierwsza była po pół roku i następna tam po trzech latach i po pięciu latach, niezależnie od premii wszelakich, jeżeli, za jakieś tam innowacje, które na przykład pracownik wnosił albo za samą swoją postawę, bo on na przykład też promował pracowników za, za zachowanie czystości, o którą bardzo dbał. Tak? Natomiast to rzeczywiście no jak na tamte czasy, gdzie faktycznie o tą pracę było trudno jeszcze, szczególnie właśnie na przełomie lat 20 i 30 było takim podejściem. No, mi się wydaje, że on będąc człowiekiem światowym absolutnie, bo podróżował w, po świecie, był w Stanach Zjednoczonych, przy, patrzył się, jak wyglądają te, przyglądał się, jak wyglądają te nowoczesne metody zarządzania, tak? Dzisiaj byśmy tak to nazwali. I, i, i w, starał się wprowadzać po prostu to na Grunt Polski z obopólną korzyścią, no bo nie ukrywajmy, że po prostu to było i korzystne dla, dla pracowników, i, i, i dla samego zakładu, można powiedzieć. To nawet nie chodzi o to, że dla niego, bo z wielu relacji, które przeczytałem na temat tego człowieka wynikało, że w zasadzie. Zakład to było całe jego życie. Po no, prostu on był absolutnie zakochany w tej fabryce. To było tak, że po prostu to było jego. On nie miał swoich dzieci. To było tam nawet jeden z pracowników się wyraźnie, że to było jego dziecko ta fabryka. Tak? E, także to było takie tego typu e, podejście. E, nie tylko, to, były, to było ciekawe, że to nie były tylko rozwiązania systemowe. To znaczy był ten żłobek słynny, który. Prowadziła Zofia Żołędziowska i to jest postać absolutnie kultowa dla, dla historii polskiego pielęgniarstwa, bo rzeczywiście to była kobieta, która była. Taką, no nie tyle pionierką, co w ogóle e, jedna, jako jedna z pierwszych e, zakładała te żłobki w różnych zakładach, prawda, i z tego między innymi stała e, się znana. W związku z tym, że ona była wykwalifikowaną pielęgniarką, to też e, uczennice z Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa tam odbywały praktyki w tym żłobku. To, to było, stało się tą bardzo znaną placówką, e, prawda, stołówki i tak dalej, ale na przykład taka, e, takie sprawy po prostu zupełnie jakby e, e, incydentalne, czyli tak. E, Magazynier zwraca się do Jana Wedla, mówi... No, panie doktorze, tutaj jest takie opakowanie, z, i, z, to, to pisał ze swoich wspomnienia, że zwrócił mu uwagę na niezbyt dobrą jakość reprodukcji na tym, na tym opakowaniu. Wedel no, na niego spojrzał i mówi: Czy pan może chodzi do zachęty? Nie, nie, no, wie pan, przy moich zarobkach nie stać mnie na to. Wedel no, go wysłał do kasjera, żeby pobrał po prostu odpowiednią sumę, tam wypisał mu kwitek i z, żeby wykupił sobie abonament do zachęty, żeby kształcić swój gust, że tak powiem, estetyczny, tak? a facet był po prostu magazynierem od opakowań. No. Także tak, takie, takie, takie sytuacje to się tam zdarzały po prostu dosyć często w tym, w tym zakładzie. E, tutaj też e, warto też pamiętać o tym, no, że bardzo wiele zakładów przemysłowych w tamtym czasie, jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, które Mimo, że tam wiele mówi się, niektórzy je idealizują, inni z kolei potępiają w czambu, e, też tracą zupełnie proporcje Tego ja, i zapominając o tym, że jednak sporo wówczas zrobiono, chociaż 8-godzinny dzień pracy to przecież z niepodległą Polską tak naprawdę, e, ale mnóstwo zakładów przemysłowych, które wtedy działały były jeszcze po prostu z XIX wieku tak naprawdę. No i to siłą rzeczy po prostu one działały w, po prostu w takich warunkach zupełnie jak znamy z ziemi obiecanej, prawda, taki, taki, taki jest... E, wszystko dzikie. Natomiast no, ten zakład na, na, na Zamońskiego po prostu był, to był prostu jak w ogóle przeniesienie się do Kalifornii, po <laughs> prostu gdzieś tam z jakiegoś PGR, tak? e, warunki pracy niesamowite. no A w tej chwili, e, bo tutaj Zagalopowałem się właśnie w, samą, w same te sprawy fabryczne, pytałaś o to, co, co, co zostało w Warszawie potem. Sam zakład jest w tej chwili objęty, jest po prostu zabytkiem, tak? To jest, to jest zabytek wysokiej klasy architektury modernistycznej, właśnie przemysłowej, międzywojennej. Poza tym tak, te wszystkie domy, które po wedlach pozostały. To nie jest to tylko ta wspaniała kamienica zaprojektowana przez Franciszka Braumana, która była zresztą ironicznie nazywana tak bombonierką pana Wedla właśnie ze względu na tą swoją okazałość, no ale ona powstała w 1893 roku, czyli po prostu wtedy, kiedy była taka modna właśnie architektura eklektyczna, wszystko miało kapać tam od ozdób i dekoracji rzeźbiarskiej, która też tam się znalazła. Ale ponieważ Wedlowie byli właścicielami większy, większej tej działki właśnie w tym, w tym rejonie, na przykład też pozostał jeszcze dom Eleonory Whitehead, czyli siostry Wedla, który jest niestety jeszcze troszeczkę tam wymaga remontu, ale, czy odnowienia, ale, ale no, to był też zresztą zaprojektowany przez Zisława Mączeńskiego, witnego też architekta. Międzywojennego, i też to była architektura wysokiej klasy, tak? Oczywiście ten bardzo nowoczesny dom na Puławskiej. Juliusz, to mój ulubiony. Tak, no Juliusz Żurawski, po prostu to klasa sama dla siebie, to po prostu jedna z takich najlepszych realizacji, jeśli chodzi o modernizm w okresie międzywojennym. Ale to Podamy też jest... dokładny adres, Puławska. Puławska 28, to tak. jest 28. Puławska 28, ale to też nie jest wszystko na Puławskiej, bo przecież następny, Puławska 26, to, też był, 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 to są właściwie dwa domy złączone, to też były domy wedla, tak? gdzie mimo, że to był modernizm, czyli w zasadzie unikano tam jakichś dekoracji, ozdób i tak dalej, ale tutaj od razu mamy też piękne przykłady właśnie sztuki zachowanej, bo jest ten fresk z Afistryjeńskiej w e, samej kamienicy, znaczy w, tam już nie była kamienica w domu, właśnie e, e, Puławska 28, a na Puławskiej 26, jak się idzie Puławską, to warto e, się temu przyjrzeć, no oczywiście tam są wąskie chodniki, ale warto tak od głowę odwrócić i tam jest po prostu super, e, tam są super rzeźby Pana Józefa Belowa, które wyobrażają właśnie to takie postaci dwóch robotników które mają symbolizować przemysł oraz piasta kołodzieja z żoną która mają symbolizować rolnictwo tak? i jeszcze jest taka karyatyda podtrzymująca balkon eee, oprócz tego jeszcze fryz z, taki bus też z, płaszko, z płaskorzeźbą Także to wygląda naprawdę świetnie. Poza tym jest jeszcze ten dom na Narbuta, tak? Tak, w, którym, w którym Wedel wybudował dla swojej partnerki, tak byśmy dzisiaj to panią, czyli tak, to znaczy nie był to oficjalny związek, do, do, dopiero, dopiero zawarli ten związek małżeński po wojnie. Michaliny Czarneckiej na Narbuta powstała taka minica, która stoi do dzisiaj, no i jeszcze po prostu domy, które też pozostawały pod, pod Warszawą, na przykład. W ile. także no, po prostu jest ten ślad wyraźny. Na Foksal, Kamienica też, którą Wedel kupił w latach 30. i przebudował w tej chwili. Ten dom jest odrestaurowany, także te ślady można odnaleźć. I to nie jest tylko to, że to jest. to. Czekolada, taki słodycz. Hmm. Czyli powinniśmy się cieszyć, że wedel miał ADHD trochę i że żył szeroko i bardzo powiedziałabym wystawnie i że miał rzeczywiście gust, bo, bo tak jak mówimy o, o tych różnych kamienicach i też zleceniach, bardzo uznanym architektom, to ma, to ma bardzo duże znaczenie, no bo potem to jest są część, jest to, zostaje częścią naszego miasta. Więc bardzo ciekawe, a to tak jeszcze pociągnę tylko wątek tego, jakby ktoś chciał więcej się dowiedzieć o historii wedla, to co powinien przeczytać? No w tej chwili jest to. Jest, jest tak, że jest trochę tych publikacji, które zostały napisane już lata temu. To jest na przykład książka Olgierda Budrewicza, prawda? Czy, czy są, jest książka też, którą Wedel zamówił, w ogóle ona powstała w okresie międzywojennym Staroświecki Sklep to się nazywa i po prostu on, on ogłosił taki konkurs literacki na tą książkę, to był taki zbiór opowiadań refleksji na temat znanych zresztą pisarzy, bo tam na przykład Jarosław Iwaszkiewicz napisał też fragment tej książki, no dlatego to ona została pięknie ozdobiona no, takimi drzeworytami też, natomiast w tej chwili jest też znaczy jest też książka pana, którego nazwisko mi uciekło z głowy, on napisał w latach 90. też Taką e, historię tej rodziny. Jest to archiwum. Archiwum Państwowe Warszawy, gdzie ewentualnie można się udać, i tam jest cały zbiór wspomnień pracowników, które pochodzą z około, z około 1960 roku. To nigdy nie było wydane, ale do archiw z archiwum może skorzystać każdy, jeżeli, jeżeli tego interesuje i o to jest po prostu dostępne. Nie wiem na jakiej zasadzie to zostało musiał być ktoś przychylny, tak? Wówczas w zakładach 22 lipca, kto rzeczywiście zrealizował ten pomysł i te. I te, i te wspomnienia zostały zebrane, no ale nigdy nie wydane, tak, one sobie tam leżą. W tej chwili słyszałem, że jeden z moich kolegów, też nie pomnę nazwiska, ale przygotowuje jakąś większą pracę o Janie ja Wedlu, także być może niedługo to ujrzymy na rynku i będą zebrane te wszystkie niesamowite historie. Ja aktualnie naprawdę znam tylko strzępki, ale jestem bardzo ciekawa, żeby wgłębić się mocniej, dlatego, że bardzo mnie interesuje w ogóle budowa odpowiedzialnych firm, a jeżeli jeszcze ktoś to robił 100 lat temu, to i odpowiedzialnych organizacji i takich rzeczywiście, które działają holistycznie, całościowo i myślą i o pracownikach i o otoczeniu. Wtedy tą, tą charytatywną częścią to było to oddanie, po prostu wtedy nie było pojęć typu zero waste, prawda, czy, ale zupełnie gdzie indziej, zupełnie gdzie indziej właśnie w tą opiekuńczość względem pracowników i w tą lokalność szło to, ta, ta dobroczynność powiedzmy. Zresztą tak też włoskie firmy robiły kiedyś i to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że Wedel dzisiaj to poszerza, czyli tak naprawdę mamy tą lokalność, ale idziemy dalej. I dlatego wracam do ciebie, Olu, bo chciałabym Cię jeszcze zapytać o to, jakie macie plany, tak naprawdę, bo jesteście już w jakichś procesach, jakbyśmy sobie tak to podsumowali, czyli tych, tych, tych najważniejszych dla Was kroków, ludzie, innowacje i, i właśnie środowisko. I co dalej? No, bo jesteście gdzieś tam w drodze do. Jakie są wasze takie największe, może nawet bardzo śmiałe cele? Bo to, że wiesz, one są gdzieś tam dopiero w perspektywie czasowej, myślę, że możemy się tym podzielić. Ja bym zaczęła od tego, że cały ten proces jest bardzo czasochłonny, i my właśnie przez tą kompleksowość podeszliśmy do niego tak bardzo wnikliwie. I czasami, jak rozmawiamy właśnie w organizacji o tym, że dlaczego to w ogóle wszystko tyle trwa. No trwa po pierwsze, dlatego że mamy kilkaset produktów, więc każda mała zmiana to jest naprawdę bardzo czasochłonny proces. I trwa też dlatego, że zaczęliśmy wszystko od dialogu z interesariuszami. I ja w ogóle z tym, mega fanką tego podejścia, bo ono właśnie potrafi złapać tą perspektywę nie tylko pracowników, ale też właśnie lokalnej społeczności, jak również biznesu, naszych partnerów, bo szerokie takie grono i nasze otoczenie w ogóle zaprosiliśmy właśnie do takiego dialogu i w ramach tego dialogu ci wszyscy nasi zaproszeni partnerzy wygenerowali kilkaset różnych pomysłów tego, co by oczekiwali od Wedla, tego, z czym Wedelim się wiąże, właśnie, jak tam w tej historii różne rzeczy były zakorzenione, co powinniśmy kontynuować. No i właśnie to dziedzictwo, i to w ogóle ten wkład wedla w życie Warszawy, w okolice. No miał również tam. Bardzo duże znaczenie. No i dopiero na podstawie tych wszystkich pomysłów i przez taką e, przepuszczając matrycę kwestii, gdzie pokazaliśmy, które z tych rzeczy były ważne dla tych naszych interesariuszy, a które są ważne dla nas jako organizacji i dla biznesu, no, powstało nam 18 takich dużych obszarów. No i w ramach tych obszarów zaplanowaliśmy ponad 40 różnych inicjatyw, które rozpisaliśmy sobie na najbliższych 7, a niektóre nawet 10 lat. Mhm. Tak jak mówię, to portfolio jest po prostu bardzo zróżnicowane, każde trochę inne, bo produkty są i ciastka, i, i tabliczki, i ptasie mleczko, więc każdy jest trochę, trochę inny i też inne wymagania mamy wobec nich. Więc jest to na pewno bardzo czasochłonne, no i bardzo angażujące, angażujące osoby w organizacji. I tak naprawdę, chyba największym takim przedsięwzięciem na ten moment i wyzwaniem dla nas to jest właśnie zmiana podejścia, że CSR to nie jest coś, co jest dodatkowe, tylko coś, co jest po prostu robione inaczej. I myślę, że to nam zajmie najwięcej czasu. Jesteśmy właśnie w tym procesie. Gdzieś tego, żeby po prostu spróbować inaczej myśleć o pewnych rzeczach, gdzieś włapywać potencjały, które są po drodze, włączać w to też właśnie interesariuszy, włączać naszych dostawców, w wypracowywanie tych rozwiązań, no i edukować. No to my sami musimy jeszcze przejść długą drogę, żeby do pewnych rozwiązań dojść, no ale też edukować pracowników, że jedno to jest to, co robimy w firmie. To, w jaki sposób oni pracują, ale również to, jak po prostu żyją na co dzień, w jaki sposób podchodzą do kwestii środowiska, do nie wiem, segregacji śmieci, czy po prostu do tego, nawet jak dojeżdżają do pracy. Tak? To są różne małe rzeczy w ich codziennym życiu, które naprawdę mają znaczenie. No to na pewno mają znaczenie. Ale Dora, to ja będę jeszcze tak drążyć, żeby coś uszczegółowić. To powiedz o jakichś swoich ulubionych, ulubionych waszych wedlowskich celach. No bo wiesz, jakby, je, albo tego, co już robicie i kontynuacji, bo nadpomknęliśmy tylko o tej farmie, ale być może to jest jakiś Twój, wiesz, jeden z ulubionych projektów. Być może te odnawialne, odnawialne źródła energii, może program, który też macie wewnętrzny, taki powiedzmy trochę ala la zero waste, że niektóre, nie wiem, czy tam palety, czy inne opakowania. Te większe zbiorcze są używane ponownie, że na to też na, kładziecie nacisk, żeby jed, i tą edukację pracowników, co uważam, że naprawdę jest duże duża to, bo ludziom się bardzo dużo rzeczy narzuca, jak wchodzą jakieś nowe obostrzenia. Tu CSR, tu zrównoważony rozwój, macie tak i tak robić, a mało kto się stara w korporacjach czy w dużych firmach tłumaczyć, dlaczego. I, i później, no, w związku z czym jest bardzo dużo zawsze nieporozumień i takiej złości, pewnie na, na, nie wiem, gdzieś tam zarząd, że ktoś, ktoś tu nam coś narzuca, a przecież ja i tak mam 8 godzin, gdzie jeszcze będę myślał, gdzie ja mam te śmieci wyrzucać, prawda? Więc to naprawdę dużo. No i też ten dialog, taki audycik powiedzmy wewnętrzny, który, czy panel obywatelski w cudzysłowie, który przeprowadziliście z waszymi interesariuszami, czyli wszystkimi, którzy biorą udział w i w produkcji, i w odbiorze, i w, no, po prostu od, odszyfrowując po prostu to słowo, wszystkimi, którzy się przy, przyczyniają do tego, że ten produkt i istnieje, i ma sens, i, i gdzieś tam idzie dalej w świat, no to to już jest bardzo, to jest jakby od, krok chyba w odpowiednim miejscu postawiony. Ale jeszcze dalej będę cię męczyć, czy, czy chcesz coś wymienić, wiesz, coś z takich rzeczy, które rzeczywiście byś, żeby nam zostało na koniec w tym podsumowaniu spotkania naszego, co, co, co w ma w planach albo co będziecie rzeczywiście naj, najbardziej rozwijać. No, takie najbardziej strategiczne kierunki dotyczą samych produktów, więc są to zarówno podejście do surowców. No, ten olej palmowy i nasze dojście do certyfikacji to jest taki na pierwszy strzał wzięty, naprawdę dla na nas bardzo ważny projekt. Również zamierzamy zająć się kwestią kakao i docelowo też innymi surowcami, jak chociażby jajka. Tutaj też poczyniliśmy już pewne deklaracje, więc są to procesy rozpisane na wiele lat i one się już toczą. Jest to również podejście do opakowań, bo to wiadomo, jakby mamy świadomość tego, widzimy wszelkie trendy i również mamy zaplanowane już jakieś działania i zespoły powołane, żeby już nad tym zaczęły pracować i to się dzieje. No i duże taka rzecz to są receptury, czyli wszystko to, na co składa się produkt, to żeby to było clean, żeby było odpowiedzialne właśnie i przyjazne konsumentom, więc myślę, że to są takie w tej takiej działce typowo jeżeli chodzi o działania lokalne, to jest tak naprawdę kontynuacja, bardzo, bo my w ramach tej strategii podeszliśmy do tematu, że nie będziemy tutaj właśnie generować jakichś wielu nowych rzeczy, skoro mamy mega solidną bazę, która już przez lata, tak naprawdę, często też nawet zapoczątkowana, właśnie jeszcze gdzieś tam za czasów dawnych, więc i właśnie serduszko dla dzieci, i banki żywności, z którymi współpracujemy już 20 lat, i te wszystkie lokalne zaangażowanie, bo mamy taki program, który się nazywa Wedel od Serca. I tu z kolei przeznaczamy granty na działania społeczne pracowników, tak naprawdę w całej Polsce. W zeszłym roku był to budżet 100 tysięcy złotych. I takie założenie, że to nie jest tak, że to jest po prostu pieniądze przekazywane na rzecz jakiejś organizacji, tylko realnie nasi pracownicy również tam się angażują i oni te działania wspólnie realizują. Więc myślę, że to jest kolejna taka duża, duża część tej strategii właśnie o ludziach i o tym, w jaki sposób patrzymy na to, co nas otacza. No, ale również o samych pracowników, więc wszystkie projekty, które są włączające, które mają podkreślać naszą otwartość na różnorodność, na to, żeby było równo wszystkim, miło i przyjemnie, no bo chcemy, żeby ci pracownicy, którzy po pierwsze spędzają kawał życia w tej naszej firmie, no a po, dru po drugie są naszymi naturalnymi ambasadorami, no żeby po prostu czuli się tam dobrze. Zarówno pracownicy z, z innych krajów, którzy u, nich, u nas pracują, to jest na przykład właśnie dostosowywanie jakichś komunikatów do ich języka, czy też planujemy zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, więc to są jakieś takie małe kroki, które. Tak naprawdę dopiero mapujemy gdzieś tam te wszystkie szanse, bo ograniczenia architektoniczne, chociażby, są dla nas dużą blokadą tego, że osoba na wózku do fabryki na ten moment nie wiedzie i nie będzie tam swobodnie pracować. Także dzisiejsze czasy, które są dosyć szalone i które niosą też dużo takich ryzyk i nam utrudniają życie, no, pozwalają chociażby to, żeby pomyśleć o osobach z niepełnosprawnościami w kontekście zdalnym i tego, żeby one po prostu mogły zacząć pracować od siebie z domu i być dla nas dużym wsparciem, i też Jednocześnie czerpać z tego jakąś wartość. No i kolejny taki duży obszar to jest środowisko, więc tutaj wszelkie obiegi zamknięte, właśnie segregacja, OZE. Myślę, że kontynuacja też, też właśnie tych kierunków no i wypracowywanie właśnie takich rozwiązań z dostawcami, bo nie chcemy być samotnym żeglarzem, tylko jednak myślę, że współpraca tutaj jest rzeczywiście kluczowa. Tak, to zawsze tak jest, nie? że jest jakiś duży gracz na rynku, który później jak zaczyna no, wyznaczać standardy, ale też wymagać, to reszta się po prostu dostosowuje i super, że macie taką moc, że ją wykorzystujecie. Mi się marzy oczywiście wersja wegańskiej czekolady, ale to myślę, że jest jeszcze bardzo dalekosiężny krok, ale absolutnie za to trzymam kciuki. Bardzo dziękuję, oby, więcej takich, oby więcej, więcej takich firm, ale też więcej takich śmiałych kroków i, i, i więcej jakby właśnie dużych organizacji dołączało do, 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 do przyjaznych nam, ludziom, środowisku, planecie inicjatyw i też, żeby się tego zupełnie nie bały, bo tak jak powiedziałaś Ola, to jest też bardzo ciekawe, że to nie jest dodatek, to jest element, przez który dzisiaj należy patrzeć, czyli ta odpowiedź Odpowiedzialność biznesu, ten zrównoważony rozwój i jeżeli on tak wnika jak taki wiecie, jak w żyły po prostu całego organizmu, to dopiero to dopiero ma to sens. No i więcej przedsiębiorców takich jak Wedel po prostu z wizją i, i którzy potrafi, którą potrafią zarażać i, i, i którą potrafią zmieniać, zmieniać pozytywnie lokalną społeczność i też i też obraz miasta. Bardzo, bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli Aleksandra Kusz-Welsopczuk, kierownik komunikacji korporacyjnej i CSR Wedel, i Piotr Wierzbicki, warsawianista. Umówiliśmy się, że tak. I kropka. Tak, to wystarczy. wystarczy. Jakbyśmy rozwijali to tam... To długo by wyszło. Bardzo dziękuję oraz jeszcze raz zapowiadam, że część dochodu z tego odcinka przekażę na jedną z organizacji, która ratuje producentki miodu, czyli pszczoły. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.